się, że w tym wieku wychodzi za mąż, co? Naturalny pod chorąży może być przyczyną ciąży, ależ owszem, czemu nie, jemu też należy się. Zaraz się rozkręciła ta 80-letnia panienka. Dobra, mamo, powinnaś być zadowolona, że jeszcze potańczysz na ślubie u własnej matki. Bo na moim to już chyba tylko w trumnie powiedziałam to pierwsza. To on. O. Jak on na mnie działa. Czuję, jakbym leciała na anielskich skrzydłach. Żebyś nie spadła czasem. Wie królem. No idę. Okej. I patrz. Nie. Dobra, trefelki, kolorek, nie wiem. Czesiu, najdroższy. Co? Co się stało? O mój Boże, pierwszy raz widzę twoją rozdziawioną buzię, a w środku nie ma kanapki. Co? No, mamo, nie mówiłaś, że twój narzeczony jest wojskowym? Jesteś wojskowym? Odpowiem na to w stanie spoczynku. Nic podobnego. Hej, jestem Frania Maj. Czesław. Teresa. Matka z córką, czy przypadkowa różnica wieku? O nie, po moim trupie. Palnąłem coś? Nie, nie. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Śniło mi się, że przez boisko sportowe biegnie moja babcia w długim białym welonie, a naprzeciwko niej biegnie marszałek Piłsudski i wyciąga do niej ręce. Franiu, psychologiczna wymowa twojego snu jest dosyć oczywista. Jesteś przybita i rozgoryczona tym, że twoja 80-letnia babcia za chwilę będzie miała drugiego męża, podczas gdy ty nie możesz znaleźć sobie jeszcze pierwszego. Naprawdę? Odkrycie miesiąca. Oj, Franiu, ty nie możesz ciągle myśleć o małżeństwie. Czy ty nie masz w życiu innych celów? Jakichś, nie wiem, skrytych pragnień, z których nikomu się nie zbierzasz? Chodzi panu o takie moje osobiste, najciemniejsze, skryte pragnienia? O. Właśnie to. Opowiedz mi o nich. Ale to może być trochę dziwne. Wspaniale. Znaczy, to nic złego nie jest. Nigdy nie jest za późno, żeby spełnić swoje marzenia. Przestań się zadręczać tym, co ci w życiu nie wychodzi i zacznij robić to, co zawsze chciałaś robić. Geniusz! O mój Boże, doktorze, jest pan genialny! Koniec. Po prostu muszę zacząć spełniać moje własne marzenie. Koniec obsesji o zamążpójściu. Koniec. Od dzisiaj będę niezależną, dorosłą, dojrzałą kobietą. Może wtedy mi się oświadczy? Uła! Zaproszenie na zaręczyny babci Apolonii w domu spokojnej starości. Tylko się nie spóźni. Kolację podadzą bezzwłocznie o 14:00. To będzie najbardziej denna impreza tego stulecia. Ja idę. Ja też. Gdzie jest moje?
Chodzi ci o część artystyczną? Kobieta z brodą została już zaproszona. Aha, rozumiem. Nie ma dla mnie zaproszenia. Tym lepiej, mam ważniejsze sprawy na głowie. Apolonia! Gdzie jest moja słodka Apolonia? Panie Skalski, postanowiłam spełnić swoje marzenie i odnieść zawodowy sukces. Mam cel i jasno wytyczony kierunek. A chciała pani mieć męża, urodzić dzieci. A co chce mi się pan oświadczyć, bo zawsze mogę zmienić mój jasno wytyczony cel. No właśnie, wszystko wiadomo. Dobra, jeżeli chodzi o moją karierę, postanowiłam zostać pogodynką. Fantastyczny pomysł, to w sam raz dla pani. Naprawdę? Mhm. Bardzo dziękuję. Tato! Wiesz, jak ja uwielbiam konie, prawda? No i tak siedziałam i wymyśliłam, że ja zostanę dżokejem. Fantastyczny pomysł, w sam raz dla ciebie. Naprawdę? Mhm. Dziękuję bardzo. Przepraszam, ale co tutaj było? No co pan tak powiedział na odczepnego, że tak naprawdę to co? To ja nie mam szansy, żeby zostać pogodynką, a Zuzia, żeby zostać dżokejką? Nie, dlaczego? Ma pani szansę, żeby zostać pogodynką. Jest pani piękna i fotogeniczna, a ona jest szczuplutka i malutka. Panie Skalski, błagam, nie jestem już dzieckiem. Niedługo stuknie mi 30. Dobra, może pan być ze mną szczery? Wolałbym nie. Dobra, niech pan wali. Co pan ma do powiedzenia na ten temat, no? Dobrze, panno Maj. Pani nie nadaje się na pogodynkę. Dlaczego? Dlatego, że żeby zostać pogodynką, trzeba mieć mikrofonowy głos. Panie Skalski, bez przesady. Szczerość to znaczy szczerość, a nie okrucieństwo. Ale to nie było okrutne, to po prostu jest nierealne, prawda? Wiesz skąd? Zresztą sama chciała szczerości. Kondziu! Przepraszam cię, Franiu, ale walczy o premię na święta. A, wiem, o co panu chodzi. Tak naprawdę boi się pan, że jak ja zrobię karierę, to odejdę z tego domu, a wtedy cały świat się panu zawali. Mhm. Panno Maj, to było trochę aroganckie. Ja nie zamierzam pani tutaj samolubnie trzymać tylko po to, żeby egoistycznie wykorzystywać się dla własnych potrzeb. Nie? Nie. O, kochany, w takim razie między nami koniec. Nie widzę dla nas przyszłości. Jeśli to moja matka, to powiedz, że mnie nie ma! Hej, Apolonia, witaj! Witaj, Czesiu, hej! Witaj, Franiu, masz piękny głos. Ty wiesz, że przyjechałem tutaj na słuch. Z zamkniętymi oczami. Wspaniale, mamo. Witaj, Czesławie, i ty, matko. Witaj, Czesławie, i ty, córko. No dobra, kochani, śmigajcie sobie na kanapę, a my z mamą zaraz do was dojdziemy. Śmigamy. Śmigajcie. Na skrzydełka. Up. Okej, okay. Jak dojdziecie do kanapy, odpalcie racę. O co ci chodzi, mamo? Dlaczego masz minę, jakbyś połknęła żabę? Ty wiesz, że ja nie lubię mundurowych, od kiedy taki jeden wyrzucił nas ze sklepu na Wileńskim. Nie nas, tylko ciebie, dlatego że zeżarłaś pomiędzy włókami pół kilo mortadeli. Wiesz, co mi się nie podoba? Mów! To, że mój ojciec nie żyje zaledwie od 20 lat, a ona już lata za facetami. No trudno powiedzieć, żeby latała. Ja nigdy tego nie zaakceptuję. Mamo, przestań. Ja też mam problem z tym, że Apolonia wychodzi za mąż, a ja nie. Ale jakoś przyjmuję to na klatę, rozumiesz? Nie frustruję się. Chcę coś dla siebie zrobić w życiu. Będę pogodynką. I radzę ci, zrób coś dla siebie. Znajdź sobie coś i skoncentruj się na tym. Wiesz co, nie jadą tych nowych parówek cielęco-drobiowych. Niech będzie, no. O, witam. Ty zapewne jesteś Czesław, ja jestem Maksymilian Skalski. Ty jesteś mężem Frani. Gratuluję. O, nie ma żadnego nagłego ocieplenia uczuć? Nigdy nie zaakceptuję tego mężczyzny jako mojego ojca. Czesiu, wszystko ci się pomyliło. Pan Skalski nie jest moim mężem. Ach, nie jest mężem. Nie. Gratuluję. Pan Skalski jest wrednym mordercą marzeń pogodynek. Dobrze, błagam panią, niech pani da spokój. Niech pani da... Ale ludzie święci, no weźcie się uspokójcie. Nic by z tego nie wyszło. Jak z ulicy panią wzięli na antenę?
Mam siostrzeńca, który pracuje w telewizji. Może mógłbym wam pomóc. O, super, świetnie. A ja w tym czasie zatrudnię nową nianię. Nazywa się Bogdan Rymanowski. Mój siostrzeniec. Pracuje w telewizji. Bogdan Rymanowski. Tatusiu. Chodźcie się. Przeczytasz wiadomości, a potem zapowiesz prognozę pogody, którą przedstawię ja. Dzisiaj, przed południem, prezydent, premier oraz sekretarz generalny Unii Europejskiej podpisali porozumienie, dzięki któremu definitywnie rozwiązane zostaną problemy naszej służby zdrowia. No dobrze mówi, nie? A teraz już nasza ulubiona pogodynka. Jak zawsze promienna i wiosenna, Frania w bezchmurne niebo. Maj! Dziękuję, Zuzanno. Proszę państwa, jutro w całym kraju nadal bardzo chłodno, ale jednocześnie bardzo słonecznie. Dlatego wszystkim paniom proponuję ubrać się w ten sposób. Lekko, ale jednocześnie z delikatną nutką jesiennej dekadencji. Proszę państwa, a dla wszystkich pań, które są samotne, proponuję ubrać się w ten oto sposób. Przy dobrych wiatrach złapiecie zapalenie płuc i poznacie przemiłego lekarza. Pójdziecie do lasu. Zrobić trochę hałasu. Dziękuję. Super! No dobrze! Moja gwiazdo! Konrad? Tak? Jakby ktoś dzwonił, to mnie nie ma, ponieważ idę do tej kancelarii prawniczej, wiesz której? A, tak! To niedaleko studia, w którym panna Frania ma próbę kamerową. Może pan tam wpadnie i wszystko zrujnuje. Ty możesz wreszcie przestać, co, Konrad? Nawet jeżeli panna Maj dostanie tę pracę, to nie znaczy, że od nas odejdzie, prawda? Tak? No. Tato! Tato, już umiem! Dobrze, kotku. Pokaż mi jeszcze raz. Dobra. Franiu, tak bardzo za tobą tęsknię. Proszę cię, wróć do nas, bo bez ciebie popadam w stany depresyjne. Brawo, brawo, świetnie. Tylko pamiętaj, pamiętaj, czekaj na mój znak. Dobra. Idziemy. Wiesz, jest to takie niesamowite. Ty mnie wykorzystujesz do zwykłej manipulacji. No, to jest takie w stylu Frani. Dziękuję ci, kotku. Dobra, idziemy. Bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Bogdanie Rymanowski. Dzień dobry, słucham. Franciszka Maj. Ej, ja jestem z polecenia wujka Czesia. A, więc przyszłaś. No jestem. O kurczę, ja też się cieszę. Strasznie się cieszę, że poznaliśmy się wcześniej, właśnie przed ślubem. Na weselu koniecznie musisz usiąść między mną a moją matką, żeby nie dopadły cię jakieś świry. O mój Boże! Justyna, pochankę! Justyna! Justyna, pochankę! Hej! Hej! Kocham cię! Ona ma sztuczne włosy, nie? Sztuczne. Wiedziałam, nie musisz jej odpowiadać, wiem o tym. No dobra, to gdzie jest moje studio pogodowe? Jakie pogodowe studio? Studio, gdzie są te chmurki, temperaturki, wskaźniki, słoneczko. Mówisz, ale my tu nie mamy pogody. Nie macie? Nie. Nie potrzebujecie pogodynki? Nie, naprawdę nie potrzebujemy. O, kurczę, to fatalne, wiesz. Ale czekaj, może mógłbyś coś dla mnie załatwić, wiesz. Cała moja rodzina cię ogląda, oczywiście jak włączą nam prąd. Wiesz co, akurat poszukujemy kogoś do komentarzy publicystycznych. Chciałabyś spróbować, proszę? Publicystycznych? Mm-hmm. Komentarzy. Może być! Cokolwiek to znaczy. Wojtek, no to włącz zapis i spróbujemy nagrać próbę. Dobrze? Aha. Może ci przyślę fryzjerkę. O, za mało telewizyjne? No nie zmieścisz się w kadrze. Ty, no, ej, chłopcze, Wyskarski junior! Po
pozwól na chwilkę. Chodź, chodź, nie bój się. Słuchaj. Słuchaj, z kim ty idziesz na to, wiesz, no, w sobotę? No, wiesz. No, pomyślmy. Hmm? Mogę iść z dziewczyną albo... Albo? Z tobą. Ha, no. No, siódma. Siódma? O, siódma. Hadaś! Hadaś! Poprosiła cię, żebyś zabrał ją w sobotę? Tak. A wiesz, że nie idziesz na zaręczyny Apolonii? Tylko na zlot fanów Tolkiena w strojach orków? Nie, ale chyba powinienem ją uświadomić, że jest takie okrutne. Konrad, to jest niesamowicie okrutne. No. No dobrze, jesteś gotowa? Gotowa, gotowa. Mhm. Super, to zrobimy tak. Ja ci porzucam jakiś dowolny temat, a ty masz po prostu rozwinąć ten wątek. Okej. Okay. Dasz radę? Dam radę. No to super. Super. Komórki macierzyste jako lek na wszystko. Okej, okay, komórki macierzyste. Okej. Okay. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Próba kamerowa Franciszki Maj. 4, 3, 2, 1. Akcja. Witam Państwa, Franciszka Maj. Jak zdrówko. Okej. Okay. Komórki macierzyste. Komórki macierzyste są bardzo ważną sprawą w życiu każdego człowieka. Wszystko zależy od tego, gdzie spędzasz wakacje. Na przykład, jeżeli spędzasz je u mamy, cioci czy babci. Wszystko zależy od tego, gdzie przychodzisz, co oglądasz, dokąd wracasz. Ja na przykład pamiętam komórkę macierzystą mojej matki. Moja matka miała przepiękną komórkę macierzystą. Trzymała tam przepiękne weki, ziemniaki, różne szpargały. Często, jak było mi smutno, wchodziłam tam i bawiłam się korniszony. Dziękuję. Mówiła Franciszka Maj. Nie. Franiu, a? Komórki macierzyste. Regeneracja zdrowia, medycyna. A, regeneracja zdrowia, medycyna. Wiem, o co chodzi. Ale to takie nudne. Zróbmy tak. Skontaktujemy się z tobą okay. za jakiś czas, dobra? Jasne. Bardzo ci dziękuję. A, jasne. Bardzo ci dziękuję. Hej. Bardzo było miło cię poznać. I mam to jeszcze. Ale to można zdjąć, można teraz? Zdjąć. Tak, bardzo proszę. A, zostawić numer telefonu? Nie, ma producent. Okej, dzięki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Wujek czy nie wujek, jak przyjdzie jeszcze raz, wezwie ochronę. Przepraszam, musi pani zwrócić identyfikator. A, nie będzie mi jutro potrzebny? I te ciastka też. Boże, wielkie rzeczy są cytrynowe i tak nikt takich nie je. Panno Maj? Panie Skalski, to było straszne. Co się stało? Zła pani zabrała mi ciastkę. Pytam o próbę, jak poszło na próbie. A, nie, beznadziejnie, wie pan. W ogóle okazało się, że nie potrzebują pogodynki. Musiałam gadać o jakichś korniszonach. Bez sensu. To musiało boleć. Znaczy ja pytam ze zwyczajnej troski, nic więcej. Nie, panie Skalski, błagam, jak następnym razem ubzduram sobie robienie kariery, niech pan od razu sprowadzi mnie na ziemię, przynajmniej zaoszczędzę sobie wstydu. Coś pani powiem. No. Ja tutaj przyszedłem z obawy, że panią przyjmą. Naprawdę? Tak, naprawdę. Nawet taki plan przygotowałem chytry, żeby pani u nas została. Dobrze, już dobrze, ale było przygotowane, naprawdę, niech mi pani wierzy. Panie Skalski, jest pan naprawdę słodki. Aha, ale mam taką radę. Następnym razem, jak będzie pan chciał manipulować dziećmi, to niech pan karmi je proteinami. Węglowodany obniżają ogólnie koncentrację. Cholera. Mogłam dostać takie pytanie, no. Wtedy zrobiłabym karierę w telewizji śniadaniowej. No trudno, takie życie. Kochanie, wracamy do domu. Kochanie! Wracamy! A ja zaraz wrócę. Zaraz do was przyjdę. Dobra,
Tak, słucham. Dzień dobry panu. Jestem umówiony z moim siostrzeńcem, panem Bogdanem Rymanowskim, który pracuje tutaj w telewizji na trzecim piętrze. To mój tatuś. Na trzecim piętrze. Dziękuję. Krótko mówiąc, przewóz albo wóz. Łatwiej czasem coś powiedzieć, gdy się śpiewa. I stąd ten krótki mój do ciebie blues. Nadzwyczajnego nic się tutaj nie spodziewaj. Ja jestem trochę miasto, trochę wieś. Ja jestem Czesio, czyli cześć i cześć. Apolonio, czasu trochę mało. Ten czas przez sitko codzienności nam przecieka. Taki banał mi się tutaj powiedziało. Już kończę tylko. Jeszcze czekaj. Ja jestem trochę sity, trochę wiocha. I powiedz, czy ty bo ja ciebie. Żeby spełnić swoje marzenia. Przestań się zadręczać tym, co ci w życiu nie wychodzi i zacznij robić to, co zawsze chciałaś robić. Geniusz. Geniusz! O mój Boże, doktorze, jest pan genialny! Koniec. Po prostu muszę zacząć spełniać moje własne marzenie. Koniec obsesji o zamążpójściu. Koniec. Od dzisiaj będę niezależną, dorosłą, dojrzałą kobietą. Może wtedy mi się oświadczy? Uła! Zaproszenie na zaręczyny babci Apolonii w Domu Spokojnej Starości. Tylko się nie spóźni. Kolację podadzą bezzwłocznie o 14:00. To będzie najbardziej denna impreza tego stulecia. Ja idę. Ja też. Gdzie jest moje? Chodzi ci o część artystyczną? Kobieta z brodą została już zaproszona. Aha, rozumiem. Nie ma dla mnie zaproszenia. Tym lepiej, mam ważniejsze sprawy na głowie. Apolonia! Gdzie jest moja słodka Apolonia? Panie Skalski, postanowiłam spełnić swoje marzenie i odnieść zawodowy sukces. Mam cel i jasno wytyczony kierunek. A chciała pani mieć męża, urodzić dzieci. A co chce mi się pan oświadczyć, bo zawsze mogę zmienić mój jasno wytyczony cel. No właśnie, wszystko wiadomo. Dobra, jeżeli chodzi o moją karierę, postanowiłam zostać pogodynką. Fantastyczny pomysł, to w sam raz dla pani. Naprawdę?
Bardzo dziękuję. Tato! Wiesz, jak ja uwielbiam konie, prawda? No i tak siedziałam i wymyśliłam, że ja zostanę dżokejem. Fantastyczny pomysł, sama dla ciebie. Naprawdę? Dziękuję bardzo. Przepraszam, ale co tutaj było? No co pan tak powiedział na odczepnego, że tak naprawdę to co? To ja nie mam szansy, żeby zostać pogodynką, a Zuzia, żeby zostać dżokejką? Nie, dlaczego? Ma pani szansę, żeby zostać pogodynką. Jest pani piękna i fotogeniczna, a ona jest szczuplutka i malutka. Panie Skalski, błagam, nie jestem już dzieckiem. Niedługo stuknie mi 30. Dobra, może pan być ze mną szczery? Wolałbym nie. Dobra, niech pan wali. Co pan ma do powiedzenia na ten temat, no? Dobrze, panno Maj. Pani nie nadaje się na pogodynkę. Dlaczego? Dlatego, że żeby zostać pogodynką, trzeba mieć mikrofonowy głos. Panie Skalski, bez przesady. Szczerość to znaczy szczerość, a nie okrucieństwo. Ale to nie było okrutne, to po prostu jest nierealne, prawda? Wiesz skąd? Zresztą sama chciała szczerości. Kondziu! Przepraszam cię, Franiu, ale walczy o premię na święta. A, wiem, o co panu chodzi. Tak naprawdę boi się pan, że jak ja zrobię karierę, to odejdę z tego domu, a wtedy cały świat się panu zawali. Panno Maj, to było trochę aroganckie. Ja nie zamierzam pani tutaj samolubnie trzymać tylko po to, żeby egoistycznie wykorzystywać dla własnych potrzeb. Nie? Nie. O, kochany, w takim razie między nami koniec. Nie widzę dla nas przyszłości. Na teraz złapiecie zapalenie płuc i poznacie przemiłego lekarza. Pójdziecie do lasu. Zrobić trochę hałasu. Dziękuję. Super! No dobrze! Moja gwiazda! Konrad? Tak? Jakby ktoś dzwonił, to mnie nie ma, ponieważ idę do tej kancelarii prawniczej, wiesz której? A, tak! To niedaleko studia, w którym panna Frania ma próbę kamerową. Może pan tam wpadnie i wszystko zrujnuje. Ty możesz wreszcie przestać, co, Konrad? Nawet jeżeli panna Maj dostanie tę pracę, to nie znaczy, że od nas odejdzie, prawda? Tak? No. Tato! Tato, już umiem! Dobrze, kotku. Pokaż mi jeszcze raz. Dobra. Franiu, tak bardzo za tobą tęsknię. Proszę cię, wróć do nas, bo bez ciebie popadam w stany depresyjne. Brawo, brawo, świetnie. Tylko pamiętaj, pamiętaj, czekaj na mój znak. Dobra. Idziemy. Wiesz, to jest takie niesamowite. Ty mnie wykorzystujesz do zwykłej manipulacji. No, to jest takie w stylu Frani. Dziękuję ci, kotku. Dobra, idziemy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Bogdanie Rymanowski. Dzień dobry, słucham. Franciszka Maj. Ej, ja jestem z polecenia wujka Czesia. A, więc przyszłaś. No jestem. O kurczę, ja też się cieszę. Strasznie się cieszę, że poznaliśmy się wcześniej, właśnie przed ślubem. Na weselu koniecznie musisz usiąść między mną a moją matką, żeby nie dopadły cię jakieś świry. O mój Boże! Justyna Pochankę! Justyna! Justyna Pochankę! Hej! Hej! Kocham cię! Ona ma sztuczne włosy, nie? Sztuczne. Wiedziałam, nie musisz jej odpowiadać, wiem o tym. No dobra, to gdzie jest moje studio pogodowe? Jakie pogodowe studio? Studio, gdzie są te chmurki, temperaturki, wskaźniki, słoneczko. Mówisz, ale my tu nie mamy pogody. Nie macie? Nie. Nie potrzebujecie pogodynki? Nie, naprawdę nie potrzebujemy. O, kurczę, to fatalne, wiesz. Ale czekaj, może mógłbyś coś dla mnie załatwić, wiesz. Cała moja rodzina cię ogląda, oczywiście jak włączą nam prąd. Wiesz co, akurat poszukujemy kogoś do komentarzy publicystycznych. Chciałabyś spróbować, może? Publicystycznych? Mm-hmm. Komentarzy. Może być! Cokolwiek to znaczy. Wojtek, no to włącz zapis i spróbujemy nagrać próbę. Dobrze? Aha. Może ci przyślę fryzjerkę. Za mało telewizyjne?
No nie zmieścisz się w kadrze. Ty, no, ej, chłopcze, Skalski junior. Pozwól na chwilkę. Chodź, nie bój się. Słuchaj. Słuchaj, z kim ty idziesz na to, wiesz, no, w sobotę? No, wiesz. No, pomyślmy. Hmm? Mogę iść z dziewczyną albo... Albo? Z tobą. Ha, no. No, siódma. Siódma? O, siódma. Kato, powiedz, że mnie nie ma! Hej, Apolonia, witaj. Witaj, Czesiu, hej. Witaj, Franiu, masz piękny głos. Ty wiesz, że przyjechałem tutaj na słuch z zamkniętymi oczami. Wspaniale, mamo. Witaj, Czesławie, i ty, matko. Witaj, Czesławie, i ty, córko. No dobra, kochani, śmigajcie sobie na kanapę, a my z mamą zaraz do was dojdziemy. Śmigamy. Śmigajcie. Na skrzydełka. Up. Okej, okay. Jak dojdziecie do kanapy, odpalcie racę. O co ci chodzi, mamo? Dlaczego masz minę, jakbyś połknęła żabę? Ty wiesz, że ja nie lubię mundurowych, od kiedy taki jeden wyrzucił nas ze sklepu na Wileńskim. Nie nas, tylko ciebie, dlatego że zeżarłaś pomiędzy włókami 0,5 kilo mortadeli. Wiesz, co mi się nie podoba? Mów! To, że mój ojciec nie żyje zaledwie od 20 lat, a ona już lata za facetami. No trudno powiedzieć, żeby latała. Ja nigdy tego nie zaakceptuję. No przestań, ja też mam problem z tym, że Apolonia wychodzi za mąż, a ja nie. Ale jakoś przyjmuję to na klatę, rozumiesz? Nie frustruję się. Chcę coś dla siebie zrobić w życiu. Będę pogodynką. I radzę ci, zrób coś dla siebie. Znajdź sobie coś i skoncentruj się na tym. Wiesz co, nie jadą tych nowych parówek cielęco-drobiowych. Niech będzie, no. O, witam. Ty zapewne jesteś Czesław, ja jestem Maksymilian Skalski. Ty jesteś mężem Frani. Gratuluję. O, nie ma żadnego nagłego ocieplenia uczuć? Nigdy nie zaakceptuję tego mężczyzny jako mojego ojca. Czesiu, wszystko ci się pomyliło. Pan Skalski nie jest moim mężem. Ach, nie jest mężem. Nie. Gratuluję. Pan Skalski jest wrednym mordercą marzeń pogodynek. Dobrze, błagam panią, niech pani da spokój. Niech pani da... Ale ludzie święci, no weźcie się uspokójcie. Nic by z tego nie wyszło. Jak z ulicy panią wzięli na antenę? Mam siostrzeńca, który pracuje w telewizji. Może mógłbym wam pomóc? O, super, świetnie. A ja w tym czasie zatrudnię nową nianię. Nazywa się Bogdan Rymanowski. Mój siostrzeniec. Pracuje w telewizji. Bogdan Rymanowski. Tatusiu. Odciep się. Przeczytasz wiadomości, a potem zapowiesz prognozę pogody, którą przedstawię ja. Dzisiaj, przed południem, prezydent, premier oraz sekretarz generalny Unii Europejskiej podpisali porozumienie, dzięki któremu definitywnie rozwiązane zostaną problemy naszej służby zdrowia. No dobrze mówi, nie? Aha. A teraz już nasza ulubiona pogodynka. Jak zawsze promienna i wiosenna, Frania, bezchmurne niebo, maj. Dziękuję, Zuzanno. Proszę państwa, jutro w całym kraju nadal bardzo chłodno, ale jednocześnie bardzo słonecznie. Dlatego wszystkim paniom proponuję ubrać się w ten sposób. Lekko, ale jednocześnie z delikatną nutką jesiennej dekadencji. Proszę państwa, a dla wszystkich pań, które są samotne, proponuję ubrać się w ten oto sposób. Przy dobrym wiatrze. Ale jakie Apolonia ma szczęście, że w tym wieku wychodzi za mąż, co? No, no.
Ale pod chorąży może być przyczyną ciąży. Ależ owszem, czemu nie? Jemu też należy się. Zaraz je rozkręciła ta 80-letnia panienka. Dobra, mamo, powinnaś być zadowolona, że jeszcze potańczysz na ślubie u własnej matki. Bo na moim to już chyba tylko w trumnie powiedziałam to pierwsza. To on. O. Jak on na mnie działa. Czuję, jakbym leciała na anielskich skrzydłach. Żebyś nie spadła czasem. Wie królem. No idę. Okej. Okay. I patrz. Nie. Dobra, trefelki, kolorek, nie wiem. Czesiu, najdroższy. Co? Co się stało? O mój Boże, pierwszy raz widzę twoją rozdziawioną buzię, a w środku nie ma kanapki. Co? No, mamo, nie mówiłaś, że twój narzeczony jest wojskowym? Jesteś wojskowym? Odpowiem na to w stanie spoczynku. Nic podobnego. Hej, jestem Frania Maj. Czesław. Teresa. Matka z córką, czy przypadkowa różnica wieku? O nie, po moim trupie. Palnąłem coś? Nie. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Śniło mi się, że przez boisko sportowe biegnie moja babcia w długim białym welonie, a naprzeciwko niej biegnie marszałek Piłsudski i wyciąga do niej ręce. Franiu, psychologiczna wymowa twojego snu jest dosyć oczywista. Jesteś przybita i rozgoryczona tym, że twoja 80-letnia babcia za chwilę będzie miała drugiego męża, podczas gdy ty nie możesz znaleźć sobie jeszcze pierwszego. Naprawdę? Odkrycie miesiąca. Franiu, ty nie możesz ciągle myśleć o małżeństwie. Czy ty nie masz w życiu innych celów? Jakichś, nie wiem, skrytych pragnień, z których nikomu się nie zbierzasz? Chodzi panu o takie moje osobiste, najciemniejsze, skryte pragnienia? O. Właśnie to. Opowiedz mi o nich. Ale to może być trochę dziwne. Wspaniale. Znaczy, to nic złego nie jest. Nigdy nie jest za późno. Hadaś! Poprosiła cię, żebyś zabrał ją w sobotę? Tak. A wiesz, że nie idziesz na zaręczyny Apolonii? Tylko na zlot fanów Tolkiena w strojach orków? Nie, ale chyba powinienem ją uświadomić, że jest taki okrutny. Konrad, to jest niesamowicie okrutne. No. No dobrze, jesteś gotowa? Gotowa. Mhm. Super, to zrobimy tak. Ja ci porzucam jakiś dowolny temat. Aha. Ty masz po prostu rozwinąć ten wątek. Okej. Okay. Dasz radę? Dam radę. No to super. Komórki macierzyste jako lek na wszystko. Okej, okay. Komórki macierzyste. Mhm. Okej. Okay. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Próba kamerowa Franciszki Maj. 4, 3, 2, 1. Akcja. Witam państwa, Franciszka Maj. Jak zdrówko. Okej.
Komórki macierzyste są bardzo ważną sprawą w życiu każdego człowieka. Wszystko zależy od tego, gdzie spędzasz wakacje. Na przykład, jeżeli spędzasz je u mamy, cioci czy babci. Wszystko zależy od tego, gdzie przychodzisz, co oglądasz, dokąd wracasz. Ja na przykład pamiętam komórkę macierzystą mojej matki. Moja matka miała przepiękną komórkę macierzystą. Trzymała tam przepiękne weki, ziemniaki, różne szpargały. Często, jak było mi smutno, wchodziłam tam i bawiłam się w korniszony. Dziękuję, mówiła Franciszka Maj. Nie. Franiu, a? Komórki macierzyste, regeneracja zdrowia, medycyna. A, regeneracja zdrowia, medycyna, wiem, o co chodzi. Ale to takie nudne. Zróbmy tak, skontaktujemy się z tobą za jakiś czas, dobra? Jasne. Bardzo ci dziękuję. Hej. Bardzo było miło cię poznać. I mam to jeszcze. Ale to można zdjąć, można teraz? Zdjąć. Tak, bardzo proszę. A, zostawić numer telefonu? Ma producent. Okej, dzięki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Wujek czy nie wujek, jak przyjdzie jeszcze raz, wezwie ochronę. Przepraszam, musi pani zwrócić identyfikator. A, nie będzie mi jutro potrzebny? I te ciastka też. Boże, wielkie rzeczy są cytrynowe i tak nikt z takich nie je. Panno Maj? Panie Skalski, to było straszne. Co się stało? Zła pani zabrała mi ciastkę. Pytam o próbę, jak poszło na próbie. A nie, beznadziejnie, wie pan. W ogóle okazało się, że nie potrzebują pogodynki. Musiałam gadać o jakichś korniszonach bez sensu. To musiało boleć. Znaczy ja pytam zwyczajnie troski, nic więcej. Nie, panie Skalski, błagam, jak następnym razem ubzduram sobie robienie kariery, niech pan od razu sprowadzi mnie na ziemię, przynajmniej zaoszczędzę sobie wstydu. Coś pani powiem. No. Ja tutaj przyszedłem z obawy, że panią przyjmą. Naprawdę? Tak, naprawdę. Nawet taki plan przygotowałem chytry, żeby pani u nas została. Nie,